Konrad, gdybyś tak na gorąco mógł powiedzieć tuż po meczu, co było przyczyną tak wysokiej porażki? Co było przyczyną tak gorąco po meczu, ciężko mi powiedzieć. Na pewno zagraliśmy bardzo słaby mecz. Były momenty, które zagraliśmy dobrze, to było pierwsze 25 minut, później wkładła się jakaś dekoncentracja i zespół z Jagiellonii dzisiaj był w klasowej formie i to wykorzystał. Tak jak powiedziałeś, pierwsze 20 to była bardzo dobra, ambitna gra Zagłębia. Wydawało się, że poszukacie swoich szans. Tak, mieliśmy swoje szanse. Zabrakło ostatniego dogrania albo skuteczności w tych akcjach. No, niestety ich nie wykorzystaliśmy i to się zemściło, bo Jagiellonia miała jedną sytuację, którą wykorzystała w pierwszej połowie i później się mecz zaczął po ich planie. Jagiellonia wypadła dużo lepiej niż w Katowicach w meczu pucharowym, który chyba oglądałeś w telewizji. Jak właśnie oceniasz naszego rywala? No, zespół Jagiellonii jest jednym z kandydatów do Mistrzostwa Polski. Są poukładani taktycznie, fizycznie bardzo dobrze wyglądali. No, byli o klasę lepsi w dzisiejszym meczu od nas. Wykorzystali każdy nasz błąd piłkarski, który oddali bardzo dobrze. Jeszcze jedna rzecz. W końcówce meczu wlaliście sporo otuchy w serca kibiców. Była walka, były sytuacje, Sanogo strzelił bramkę, co prawda trochę przypadkowa po rykoszecie. Wydawało się, że pójdziecie za ciosem i zdobędziecie kontaktowego gola. No, tak, powinniśmy wcześniej strzelić tą bramkę kontaktową. Nie mieliśmy ku temu sytuacji, Sanogo strzelił bramkę, z niczego dobrze uderzył i złapaliśmy wiatr w żagle. I próbowaliśmy strzelić jeszcze bramkę kontaktową, niestety się nie udało i wynik taki był, jaki jest. Nie uważasz, że w Płocku może być zupełnie inny mecz? Będziecie w stanie podjąć walkę i sprawić niespodziankę? Na pewno to będzie zupełnie inny mecz. Tak? No, zespół z Płocka jest kompletnie innym zespołem niż Jagiellonia. Na ten mecz musimy wyjść jak na noże, no bo jest bezpośrednim rywalem w naszym utrzymaniu, więc na pewno damy 150% z siebie.